Siemaneczko, ludzie dobrej woli. Tym razem Merida Big Nine XT Edition. Zacznijmy od przodu. Zobaczcie, to są hamulce Shimano. To są zwykłe hamulce, manetki XT-ka. Nawet ładne gripy. Kamera to jest do testu. No i ważne, dość szeroka kierownica. Mamy blokadę do RockShoxa. RockShox jest oczywiście na powietrzu, prestiżowo, piękne logo Meridy. To jest 30, także spoko widelec. No, troszeczkę się pobrudziło, to kurz. Dlaczego tu nie ma tarcz XT? Co to ma znaczyć? Dlaczego? To jest XT Edition. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? 9. Zwykłe hamulce, no to trzeba koniecznie zmienić na XT. XT nie dzwoni na zakrętach. Nie wiem, czemu nie ma tarcz w edycji XT i tarcz XT, no nieważne. Kółeczka 29, oczywiście. Oś dziewiąteczka. No dobrze, zobaczmy ramę. Rama jest pięknie wykonana. W macie. Oj, bracie. Ta rama jest w macie. I tu jest QR kodę, zeskanujcie sobie jak chcecie. To jest nóweczka sztuka, prosto z kartonu. Rozmiar 19. Ramula jest... goodness gracious. Elegancka. Jakaś naklejeczka jest, Francja elegancja. Sztyca przyzwoita. Jeszcze folia została. Trzeba to zajrzeć. Siodełeczko jest wygodne. Przejechałem jakieś 5 km tym rowerem, także no, na 5 km jest wygodne. Rowerek jest jeszcze oklejony. To pedałka są moje, prywatne, dałem sobie, żeby móc się karnąć te 5 km, żeby dojechać do tego miejsca, wam go sfilmować, nie? I tyle. I muszę go oddać. Nówka sztuka. Mamy drugą stronę. Zobaczmy, co się kryje po tej stronie. Ano po tej stronie kryje się piękne logo Meridi, piękna główka. Bardzo ciekawy kształt główeczki. Tu mamy rodzaj widelca. Tu jest redbond. No, to jest zwykła 30, więc tutaj nie będzie chodzić jak w szwajcarskim zegarku, niestety. No ale za rybę trzeba zapłacić 2000 zł, a to nie jest drogi rower. To jest pół roweru, to jest byłaby ryba. Piękny kolor w macie. Ajajajajaj. Tu już mam, mówiłem, bracie, że ten kolor jest piękny w macie. XTK przerzutki. Jakiś klej z folii. XTK korbencja. To jest folia jeszcze zabezpieczająca. Co my tu mamy dalej? Folia na ramę też. To trzeba wszystko pozdejmować. To jest nówka sztuka. No pod tą folią jest jeszcze jedna folia. To trzeba wszystko zdjąć, jak się będzie jeździć. Czy jest 34 tarcza. Z tyłu mamy przerzutkę XTK również. No i kaseta. Chyba XT albo SLX, nie jestem pewny. Zobaczmy jak to. No, muszę powiedzieć, że gra wyśmienicie. Jak i prezentuję się wyśmienicie. Zobaczmy, ile waży. 12,83, ale jest to waga. Uwaga, jest to waga z kamerką, uchwytem, dość duży uchwyt i moimi prywatnymi, niepublicznymi platformami, żeby nie powiedzieć słowa na P, bo mnie jeszcze zbanują. Geometria ramy. Bardzo piękna geometria ramy. Taka troszeczkę trailowa, bardzo łatwo będzie go podnieść na koło. Także duży plus dla Meridy za kształt ramy tego rowerka, to szczególnie jak wysoko jest główka, elegancko. O to chodzi, żeby była duża kontrola nad rowerem. Merida zawsze to dobrze robiła. No, rzuca się bardzo w oczy rowerek, tak zwane cacko. Pozdrawiam.